Cześć! Tutaj Kuba z Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj wykonamy wspólnie napęd magnetohydrodynamiczny. Przy użyciu magnesu oraz baterii zmusimy wodę do poruszania się. Silniki działające w podobny sposób wykorzystywane są na przykład do napędzania łodzi podwodnych. Są one bardzo proste i ciche, dzięki czemu trudniej jest zlokalizować poruszający się obiekt. No dobra, zaczynamy! Do eksperymentu będziemy potrzebować magnesu pierścieniowego, miedzianego drutu, baterii 9-woltowej oraz wody z sodą. Najpierw wykonamy dwie elektrody, które w końcowej fazie doświadczenia podłączymy do baterii. Pierwszym etapem jest owinięcie wokół magnesu kilku zwojów drutu. Następnie przy użyciu pilnika należy zetrzeć warstwę izolatora z drutu tak, aby odsłoniła się warstwa miedzi. Aby z niego nie spadała, możemy podlepić się taśmą. W ten sposób wykonaliśmy elektrodę pierścieniową, która otacza magnes. Druga elektroda to po prostu kawałek drutu. Miejsca, które podłączymy do baterii oraz te, które włożymy do wody, należy również przetrzeć pilnikiem. Końcówkę przygotowaną do zanurzenia w wodzie dodatkowo zawinąłem w spiralę. Następnie przygotowujemy naczynie z posoloną wodą. Magnes wraz z elektrodą pierścieniową umieszczamy w wodzie, a elektrodę centralną umieszczamy w środku magnesu. Po podłączeniu elektrody do baterii widzimy wydobywające się pęcherzyki gazu. Jest to wodór powstający na elektrodzie. Ponadto sama woda zaczyna wirować wokół środka magnesu. Możemy dodatkowo wkroplić odrobinę barwnika, aby łatwiej nam było zaobserwować efekty naszego doświadczenia. Woda w trakcie eksperymentu zaczęła się kręcić wokół magnesu. Jak myślicie, co by się stało, gdybyśmy podłączyli baterię odwrotnie albo odwrócili magnes do góry nogami? Zachęcam Was do samodzielnego eksperymentowania. Ja Wam teraz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia!